Bateria pada w idealnym momencie, muszę zmienić baterię. Dzisiaj chcę porozmawiać z Wami o pozytywności i negatywności, a konkretnie o byciu pozytywnym i byciu negatywnym. To jest coś, o czym chciałam... To jest coś, o czym chciałam porozmawiać już od długiego czasu i dosłownie codziennie o tym myślę. I tak nie wiedziałam, od czego zacząć, więc jestem dzisiaj, myślę, okej, robię to na spontan, nie mam nic takiego konkretnego, o czym chciała powiedzieć, więc to będzie taki flow. Zacznę od określania siebie. Ja uważam siebie za osobę bardzo negatywną, szczególnie ostatnimi czasy jestem bardzo, bardzo negatywna. I to nawet nie mogę powiedzieć, w jakim konkretnie kontekście, po prostu cały czas czuję się taka strasznie negatywna, że nie chce mi się wychodzić, nie chce mi się z nikim rozmawiać, nie chce mi się przebywać. Jestem strasznie taka wredna i uszczypliwa i taka strasznie cyniczna pod każdym względem. Jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi, to jest okej, jakoś przebywanie wśród ludzi mnie rozwesela, ale w momencie, gdy jestem sama ze sobą, zaczynam być po prostu strasznie brutalna wobec siebie i to jeszcze bardziej pogłębia tą moją negatywność, bo po prostu nie wiem, skąd to się bierze, czemu tak jest. Czy mam jakieś problemy w życiu? Jak teraz o tym myślę, no nie mam większych problemów w życiu, więc skądś to się musi brać. I najbardziej właśnie dobija mnie ta myśl, że dlaczego ja jestem taka negatywna? Czemu nie mogę być pozytywna? Czy moja osobowość zawsze taka będzie? Czy zmuszanie się do bycia bardziej wesołą, bardziej szczęśliwą osobą to już nie jest troszeczkę takie oszukiwanie siebie? I rzecz, która mi ostatnio troszeczkę pomaga, to jest myślenie o tym, że próbowanie wmówienia sobie, że ja cały czas tak jakby moja osobowość się zmienia. Staram się nie mówić, że o, jestem pesymistką, o, jestem optymistką, tylko starać się zaakceptować to, że czasami mam takie humory, mam czasami złe dni, czasami po prostu coś ci nie pasuje, że masz taki niefajny humor i to trzeba właśnie zaakceptować. Mówię teraz, że to trzeba i powinno się tak zrobić, a sama się tego nie stosuję, ale naprawdę się staram właśnie zaakceptować, że nie zawsze się jest super szczęśliwą i pozytywną osobą. Po prostu jesteśmy ludźmi, mam różne humory. Kolejna rzecz tyczy się tego nagrywania na YouTubie. Czasami jak siadam przed kamerą, czuję, że och, teraz muszę być szczęśliwa, muszę dawać super szczęśliwą. I to jeszcze bardziej zniechęca mnie do nagrywania, bo czuję, ach, dzisiaj kompletnie nie mam humoru. A ludzie będą mnie oglądać i co? Będę im sprzedawać swoją negatywność i swoje przygnębienie? Ale fakt jest taki, że za każdym razem, gdy siadam przed kamerą, robię się o wiele weselsza i w tym momencie jestem o wiele weselsza i wiem, że po nagrywaniu zawsze też chodzę, jestem cała szczęśliwa, pełna energii. I właśnie sytuacja wygląda tak, że nasze myśli, mój dziadek bardzo często mawiał, że myślenie jest niebezpieczne i mawiał to na zasadzie, że w swojej głowie wymyślamy sobie, wyobrażamy różne scenariusze, które nigdy zapewne się w ogóle nie sprawdzą. Bo tak jakby jak myślę wstecz o tych wszystkich negatywnych rzeczach, które myślałam, że się przytrafią, połowa, prawie nic z tego się nigdy nie zdarzyło. Tak jakby właśnie, gdy ja zawsze, jak już powiedziałam, siadam i nagrywam i myślę o tym, o, będzie źle, będę taka smutna, nikt tego nie będzie chciał oglądać, nie mam dzisiaj tego humoru. Ja sobie wyobrażam coś takiego, a potem już gdy siadam, okazuje się, że jest kompletnie inaczej, a wręcz, że poprawia mi to humor. I czuję się bardzo naturalnie przed kamerą. Też myślę, że trudne było dla mnie do zaakceptowania, że radość i szczęście i optymizm można pokazywać na różne sposoby. To niekoniecznie jak u mnie kiedyś to wyglądało tak bardzo infantylnie, że biegałam, krzyczałam, cieszyłam się z takich głupich rzeczy. Znaczy nadal potrafię się cieszyć z głupich rzeczy, ale to wygląda teraz totalnie inaczej. Nie jestem taka... To moje szczęście kiedyś to było też takim szczęściem na pokaz. Tak jakby chciałam, żeby wszyscy wiedzieli, jak jestem szczęśliwa. A teraz myślę po prostu, że jestem szczęśliwa. Nie muszę tego nikomu udowadniać, że jestem po prostu okej. Jestem szczęśliwa i jest fajnie. I też często pojawia się w tym temacie to pytanie, jak być szczęśliwym, jak być pozytywnym? Ludzie chyba jest, gdzieś to czytałam, że ludzie jesteśmy naturalnie właśnie negatywni. I to jest prawda. To znaczy, ufamy bardzo często tym negatywnym myślom, myśląc, że wyobrażając sobie, że one są bardziej prawdziwe. No ale dlaczego? Czemu te pozytywne nie możemy założyć, że te pozytywne też są prawdziwe? I to jest trudno wyjaśnić, ale to cały czas siedzi w mojej głowie i cały czas o tym myślę. Gdy nawet zmuszam się do bycia szczęśliwą, jakim cudem to jest gorsze i dlaczego czuję się wtedy sztuczna bardziej, niż gdybym
na siłę była przygnębiona. Tak jakby, gdy ktoś próbuje mnie rozweselić, a ja cały czas mówię, okej, okay, jestem przygnębiona, nawet nie próbuj. Jakim cudem właśnie uważam, że to poczucie bycie smutną i przygnębioną jest tak jakby prawdziwsze niż bycie szczęśliwą? To jest właśnie trudne do nauczenia się. Dać sobie taką oznakę, że jest okej być szczęśliwą. Ja mam często, miałam trochę nieprzyjemnych sytuacji w życiu. Gdy w moim życiu nie dzieje się nic nieprzyjemnego, to ja wtedy szukam właśnie takich nieprzyjemnych sytuacji i myślę sobie, to niemożliwe, że ja jestem szczęśliwa i spokojna w życiu. Coś musi zaraz pochrzanić. I w ten sposób tak jakby nie daję sobie szansy, aby być szczęśliwą, aby być pozytywną. I też nie mieć cały czas takiego parcia, że muszę być cały czas i wszędzie szczęśliwa, bo jak już powiedziałam, jesteśmy ludźmi, mamy różne humory, mamy różne gusta, upodobania, podobają nam się różni ludzie i trzeba po prostu się troszeczkę z tym uspokoić. Pomyślę, że jest okej być negatywną, jest okej być szczęśliwą. Czy to już wszystko, o czym chciałam powiedzieć? Pewnie nie powiedziałam miliona tych rzeczy, o których myślałam w poprzednich dniach, ale okej, nazwę to po prostu negatywność, pozytywność, część pierwsza. Więc oczywiście zadawajcie mi pytania, dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, dyskusje, może jakieś porady, jakieś przemyślenia, to jest was świetne, uwielbiam to w Was. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za interesowanie się mną i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa, pa! Widzicie, jestem naturalnie szczęśliwa, jestem po prostu naturalnie szczęśliwa. Idę zjeść kisiel.